Yo, z tej strony albi, i dzisiaj strasznie długa lekcja. Mam nadzieję, że no, z godzinę, może do godziny to nie zajmie, ale nie jestem tego pewien. Ale dzisiaj to chciałbym wam pokazać. Dzisiaj zrobimy sobie stronę e, od zera do, y, no, do końca z RWD, czyli Responsive Web Design. E, żeby to już wyglądało na każdej rozdzielczości dobrze, e, pokażę wam jak ja to robię e, i w sumie cały taki schemat, tak jak to się robi. Jak się nie, nie wiem, jak to się powinno robić, bo jeszcze nie, nie mam takiej pracy e, stricte front-end developer, dlatego no, nikt mi nie pokazał tak jakby profesjonalnego podejścia, ale z biegiem lat to, co ja się uczyłem, to e, po prostu zauważyłem, że niektóre rzeczy e, tak powinny wyglądać. I teraz kwestia tego, że ogólnie jest taki model projektowania, że robi się pisanie kodu mobile first, mobile first czyli po prostu zaczynacie od rozdzielczości, jaka jest na telefonie, lecicie w górę, podobno jest mniej kodu i takie tam rzeczy. Kwestia taka, że po prostu nie wiedziałem jak ta strona ma wyglądać, pisałem ją tu zupełnie troszeczkę inaczej, a czuję, że jakbym teraz zaczął pisać ją, jak wygląda na telefon, od, od mobile first, to bym się troszeczkę dużo pogubił i można by powiedzieć, że ten odcinek by dłużej zajął, byśmy dużo tak jakby zmieniali. Dlatego, jak zaczynałem to w stronę robić, tak jak zrobiłem ją na komputer, a potem po prostu zastanawiałem się, jak to może wyglądać na telefonie, i po prostu zmieniałem pod telefon. Dlatego zrobimy sobie po prostu tym samym tokiem rozumowania. I teraz. Kwestia jest taka, że tutaj już kurczę w sobie możecie, możecie to widzieć, co, co mam na pulpicie I przyrzuca sobie ten drugi pulpit, żeby on był Żeby on był czysty I teraz nasza strona, ta, to, którą będę, to którą będę robił, będzie wyglądać w ten sposób Tu są jakieś przykładowe napisy, my sobie wkleimy lorem ipsum, bo to już po prostu pisałem tak, żeby to jakoś wyglądało I to jak widzicie, to jest taka biblioteka. Tutaj to, że to się tak pojawia po kilku sekundach, takim opóźnieniem, to jest biblioteka w JavaScriptie jakaś. E, tutaj to też jest taka biblioteka, która tworzy nam galerię i, i to wszystko Wam pokażę. I teraz e, od razu zróbmy to, że działa na telefon. Jak widzicie, kilka rzeczy się ukrywa, trochę się zmniejsza, i na telefonie to wygląda w ten sposób. Czyli myślę, że fajne. Mam nadzieję, że wam się spodoba eee, i możemy w sumie zaczynać już to pisać. Eee, kwestia taka. Ok, to powiększamy i spoko. I zacznijmy od index.html. Pierwsza podstawowa sprawa tworzymy sobie eee, index.html. Może pierwsza zrobić taki duży projekt, który się stresuje, ale mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Eee, robimy sobie JS, eee, robimy sobie images. Możecie sobie zrobić IMG. Ja sobie zrobię Images, Images, e, Fonts, jakbym jakieś fonty pobierał e, i CSS. OK. I teraz HTML, ja mamy meta. E, robimy sobie podstawową templatkę, to kasuje, bo nie chcę tego mieć. E, zróbmy sobie. Konstal, no bo tak tam ta strona tak się nazywała. I teraz tworzymy sobie podstawowy plik. Ja zawsze to nazywam Screen css kiedyś się nauczyłem z jakiegoś poradnika z web chyba i no i tak mi zostało możemy to od razu podłączyć Screen css ok e, w tym momencie to chyba tyle wiadomo okay, e, dodajecie sobie dodajecie sobie meta tagi i takie podstawowe które powinniście mieć to meta e, name keyword Content i tu wpisujecie słowa kluczowe, jakie chcecie na waszej stronie. I drugi meta-tak to jest meta-name, y, description, czyli słowa, czyli opis strony. Jakbym źle wpisał, to sorry. Wiecie o co chodzi. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Ehm, Okej, okay. to jest pierwsza podstawowa sprawa. I w sumie możemy zacząć od kodu. Znaczy, przejdźmy jeszcze do sobie do CSS-a. W ogóle w, zróbmy to w ten sposób. Czego to się nie chce puścić. Okej. Okay. Ehm, i teraz chciałem tutaj od razu zrobić sobie reset stylów CSS. I teraz kwestia taka: Po prostu wydaje mi się, i też z takich opinii troszeczkę słyszałem, że na takim profesjonalnym podejściu potrzebne są komentarze. W sensie dużo komentarzy i ludzie, żeby wiedzieli co, gdzie, jak, jak ktoś kiedy wiedzie tego kodu. Myślę, że w takich stronach statycznych nie jest to potrzebne, ale róbmy to, żeby nie było takiego problemu. Teraz tak: Będą mi potrzebne jakieś importy. Tych importów na razie tutaj nie ma, ale będą, czyli zróbmy sobie od razu importy i zróbmy sobie. Reset CSS. Ok. E, I teraz, e, co ja chcę zresetować? Na pewno chcę wszystkim elementom na margin 0, padding 0, e, na box, sizing, border box. Ok, co ja chcę jeszcze? Chcę na pewno, żeby UL. W sumie będę, mogę napisać to UL i OL, ale ja będę używał tylko list UL, dlatego po prostu robię to tak i list style type non. E, e, od razu, żeby moje linki nie miały tego pod, podkreślenia, czyli text-decoration-none I co bym chciał na pewno jeszcze, to w HTML, e, jeżeli, czekajcie, jest to odpalone? Mam to odpalone Tutaj na przykład mamy zrobiony kontakt, lecę w dół i tak mi się to, wiecie, scrolluje ten I generalnie kiedyś się to robiło w javascriptie W sensie, ludzie już zrobili, robili to na bazie javascriptu A teraz też coś takiego, że odnosicie się do html Dajecie scroll behavior i dajecie smooth I to jest to. I po prostu wasze scrolle na stronie Tak jakby się Są takim, wiecie, no tak smooth Się opóźniają przy, przy tym, przy podejściu Okej, okay, ja chciałbym też sobie takie, nie wiem, moje style um, i ja chciałbym tylko sobie tutaj zmienić dla P na padding 0,1.6 REM. To jest kurde, nie chcę się o tym uczyć teraz, ale to są wartości. Poczytajcie sobie o tym. O REM, M, generalnie jednostki skali w css tak to się nazywa. W sumie nie jestem pewien, ale łatwo znaleźć, łatwo poczytać. To chodzi. Na przykład, dobra, wyjaśnię. REM, generalnie jak macie załóżmy font site 16 pikseli to te 16 pikseli równa się tyle samo, co to się równa 1M. 1REM chyba też. 1REM chyba też. E, dlatego 1,6, dlatego teraz to 1,6REM to jest tak jakby powiększenie, nie wiem, 2M albo 2REM to jest 32 piksele no bo wiecie, bo jeden REM to jest 16, a ten. Po prostu jeden REM to jest bazowa wartość, jaka przyjmuje przeglądarka, a przeglądarka zawsze przyjmuje chyba 16 pikseli, z tego co pamiętam. I na tym to wygląda. I teraz tutaj chcę font weight normal, bo nie chcę, żeby to było pogrubione, a każdy H1 ma to pogrubione i chcę padding to samo co u góry, czyli tutaj mogę usunąć i to sobie, mogę skopiować. Okej, okay. to jest tak, to jest spoko. No i teraz możemy sobie przejść do naszego html -a. Gdzie jest ten HTML? Tu jest ten HTML. I zacznijmy sobie od y, nawigacji. Zaczynam od naw. To są znaczniki semantyczne. I kurczę, zrobię chyba o tym inny odcinek. W sumie HTML5, co musi wiedzieć na start, to jest. Tak mi się wydaje. Jest. Tak, z tego co pamiętam, to jest. Ok, i teraz. Y, w moim nawie na pewno chcę mieć po lewej stronie. Chcę mieć logo. Y, które będzie miało. No tutaj te odnośniki na razie nie musimy ich uzupełniać. Ale będzie miało klasy logo. I tutaj będzie constal. stal Ok, i teraz yy, co ja chciałbym wam pokazać yy, Chciałbym wam pokazać właśnie tą stronę, żebyście wiedzieli jak to będziemy robić Tutaj to jest to nasze nav To u góry, i tu jeszcze będzie projekty i kontakt No i o to tutaj, tu 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 coś <grych> Ta strzałeczka taka yy, Ok, i teraz Przechodzimy sobie do Dalej, tworzymy tą listę, która będzie po prawo, czyli ul li i teraz moje li będzie miało dwa linki. Pierwszy link to jest Achrev I to jest, tam sobie drukowanymi Projekty i drugi li To będzie Kontakt, okej. Okay. I teraz tam jest taka strzałeczka i fajnie, by, fajnie można by było zrobić na tym poziomie. Generalnie nie musimy, i wydaje mi się, że zrobimy ją na końcu. Po prostu wam pokażę, jak to przejść. O ile nie zapomnę, chociaż nie no, to zróbmy to w tym momencie. I teraz ta moja strzałeczka, ja ją robiłem w ten sposób, że ona po prostu była wyjęta z każdego kontekstu, bo ona jest tylko na tych większych rozdzielczościach. Potem jej nie ma. I to jest ta animacja, animacja, oczywiście, potem. I teraz, te wszystkie. Jak ja to zrobiłem? Po prostu zrobiłem sobie diva i potem go przeniosłem, zrobiłem go position absolute. Absolut. Absolut. I no, tak to zmieniałem, Dlatego zróbmy sobie e, tego diva. Dajmy mu jakieś długie Okej, okay. i w tym divie było zdjęcie, Ta strzałeczka. E, I teraz ja to będę miał images. I to zdjęcie, jak to się nazywało? arrow.png, Ok, to było tak i teraz p co było w p aha, bo nie zamknąłem tego, sorry Boże, ale się mieszam. Wybaczcie, naprawdę robię to pierwszy raz taki poradnik dłuższy i po prostu będziemy się wszystko mylić Ok, to zrobimy w ten sposób i teraz e, chciałbym to zdjęcie znaleźć. Tutaj gdzieś to mam. I to jest ropng, tak? Tak. Mogę to tak przenieść? Mogę. spoko I to jest ta strzałka. E, luzik. Lecimy sobie dalej. I teraz tak. Możecie, możecie zacząć od całego HTML-a i potem css -e. I dlatego chyba w sumie też tak zrobię. Najpierw zacznę od całego HTML-a, a potem będziemy lecieć z tym dalej. I teraz jest nasz header. He, nasz header to jest to całe. O, ta całe pierwsze okno, co widzicie, to jest ten header. Dlatego odwołujemy się do header i wrócimy. Teraz potrzebuję diwa, w którym będę umieszczał ten tekst taki, co był tam na środku, znaczy prawie na środku. I no, i tutaj mamy ten H4. Ja sobie tu dam lorem, tabulatura, i to jest ten mój tekst. Tylko sobie to tak weźmiemy, żeby to było widoczne bardziej. Oj, sorry Możemy to zrobić w ten sposób Potem było p... E batony 2, czyli zapraszamy do... poniżej i te dwa butony, ja to robiłem w oddzielnym div'ie Okej, okay, ja sobie to skopiuję, bo mam to już przygotowane Oj, sorry W ten sposób i tylko tutaj na ten Na tą potrzebę wezmę sobie, usunę y, Te odnośniki, bo wiadomo Chociaż nie, one mogą zostać te odnośniki, bo będziemy robić w ten sam sposób Czyli to i tak będzie na tym samym dole, dlatego od razu wam pokażę, że to się tak w ten sam sposób Skloruje, skloruje Skroluje, sorry <laughs> Dobra, nieważne i teraz y, w tamtym divie jest jeszcze jedna rzecz y, I tam jest y, te ikonki Czekajcie, bo to jest w headerze I te ikonki są tutaj, o te dwie ikonki a, Które nam do czegoś, do czegoś przenoszą I ja to, w kolej, ja to zrobiłem w kolejnym divie, który był poza y, Tym divem tekst header Nazwałem go media I teraz kwestia taka, ja sobie to skopiuję, ale Użyłem y, Miniaturek w sensie tych ikonów ze strony Google Awesome, czy jakoś tak Font Awesome, i tam jest sporo masy darmowych ikonek, już wam to pokazuję. Font Awesome, możemy to kurczę wyłączyć, to tłumaczenie i tutaj macie sporo ikonek. Start Free, Start for Free. Tutaj wymyślałeś swój mail, dostajecie kod i potem tutaj wpisujecie te ikonki, na przykład K, Ja to już coś wpisywałem i te ciemne to są na darmowe i po prostu możecie ich używać, a te tutaj to są na tej, że musicie wykupić jakąś tam rzecz. Ja już mam ten link tutaj przygotowany dla mnie, skopiuję go sobie i tutaj damy na CSS, bo on będzie tutaj. On jest dosyć długi, ale on będzie, on będzie w tym miejscu. I teraz mogę sobie wkleić te ikonki, i to, te ikonki u mnie będą z linkami. I teraz już wam w, wkleję to i wam wytłumaczę, co, jak, to się, co, jak co zrobiłem. E, tutaj jest link mm, do, tego, do tej strony, tej konstal. I e, ja go usunę, bo po prostu no, nie, nie potrzebuję tego na, na, ten, na, na ten poradnik. E, a o to, co to oznacza, to jest to, że po prostu kiedy klikniecie na tą ikonkę, tutaj już wam pokazuję, to jest do maila, to wam się otwiera poczta. I od razu jest wprowadzony ten, wprowadzony ten mail A te ikonki to po prostu kopiujecie to i wstawiacie to i te znaczniki O tutaj jest za dużo jedno, czyli trzeba usunąć I to w ten sposób działa I teraz mamy header, lecimy sobie dalej W ogóle to można usunąć tak samo Tak samo dajmy, dajmy hashtag I za headerem była sekcja z z tymi już opisami, ale w sumie to możemy sobie zrobić teraz ten header, bo potem mamy tą sekcję. Ona jest teraz responsywna, tak, ale to teraz sobie zróbmy ten header, żeby on po prostu był. Niech tak będzie. Dlatego odpalamy nasze css -y. hmm. i lecimy z tym nawem. Czekajcie, bo to jest tutaj i tu ma zostać. Dajemy komentarz nav że odwołujemy się, na że będziemy stylować nasz nav i teraz tak. Mój NAW będzie miał to 100%. kate e, w sumie nie musi tego mieć, bo to nie jest potrzebne. E, na pewno będzie miał position absolute, bo będzie, bo będzie tylko na górze, na, na samej górze zawsze. Będzie top 0, left 0. E, e, I teraz żeby był trochę wyżej to damy mu na przykład z, 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 z index 9 ja zawsze jak używam z indeksów to sobie używam od 1 do 10 i zawsze ten 9 od 1 do 9 i ten 9 zawsze będzie najwyżej, najwyżej. a zawsze a wie, wiemy że ten na zawsze ma być najwyżej i teraz y, on ma mieć display flex dlaczego display flex ponieważ y, mam tu dwa elementy w moim nawie a i ul i one mają być po dwóch przeciw, po dwóch przeciw y, ległych rogach i e, po prostu display flexem zrobię to bardzo szybko. I teraz używam e, justify content center i e, a light in items center też mogę użyć jeśli to będzie, jeśli miałoby to jakąś wysokość, ale użyjmy po prostu niech będzie, że kiedyś jak ktoś na przykład nada tym wysokość to i tak to będzie na samym środku i teraz Chciałbym wam pokazać jak dodaje się czcionki Generalnie szukacie czcionki, która jest darmowa No chyba, że macie do niej licencję, to nie musicie tak szukać I po prostu y dajecie jej plik I teraz, ja sobie pobrałem czcionkę z jakiejś tam strony, nie pamiętam, Fonts Clear chyba e Aleo, taką czcionkę Ona jest tutaj, tutaj tego nie, nie musicie widzieć I jest w moim folderze Fonts I teraz, e chciałbym ją dodać Otworzę sobie nowy plik CSS żeby tak, po prostu, żeby to lepiej wyglądało Żeby to było bardziej przejrzyste I jest taka reguła jak font-face I teraz w tym font-face Font-family, używajcie sobie nazwę dla waszej czcionki A src url dodajecie ścieżkę do, do tej czcionki I u mnie to jest fonts i o tutaj ta sprawa OK. jak widzicie mam, mam e, e, ten font i teraz co muszę zrobić, to muszę go podpiąć do mojego screen, czyli do moich importów i używamy małpa import url e, fonts.css i już mamy to podpięte i teraz możemy tego użyć. E, używamy tego w ten sposób, że po prostu dajemy font family i tam, tam nazywamy aleo, tak? Aleo i to będzie działać w tym momencie. Ok. I teraz zobaczmy, jak to wygląda. Tylko ja to muszę odpalić. Robimy to w ten sposób. Ja mam ten live server, na którym było odpalone kiedyś moja yy, en aplikacja. Yy, chciałem zrobić PWA, Progressive Web Design. Ej. I się zapisało. I nie wiem, jak to zrobić inaczej dlatego użyjemy po prostu tego. I w tym momencie wygląda to tak, czyli nie wygląda to tak jak powinno. <laughs> Ale spoko, zaraz to naprawimy. OK. Teraz ee, moje naw. E, ma mieć justified content nie center, tylko space between. A już on się dlaczego on razie będę tego zapisywał no bo center to od razu one są obok siebie a space Twin są tak jakby rozdzielone po rogach jak widzicie działa e, teraz moje ul e, nav, i przechodzimy do ul e, ma mieć tak samo display flex i to automatycznie ustawi nam tą listę obok siebie czekajcie, ja to mogę jakoś zmniejszyć? chyba ja mogę jakoś zmniejszyć, żeby to w miarę wyglądało Okay. No w sumie tak się robi ten mobile first, co nie? Wstawiacie sobie tak i lecicie z tym kodem. E, dobra. I teraz chciałbym, żeby ten mój. Ten mój. Sorry. Ta moja lista miała. żeby nie była przy samym brzegu. Dlatego mogę zrobić to w ten sposób, że daję tutaj margin. Right i dajemy 34 piksele. Jak widzicie jest ok. I teraz tam jest nav, odwołujemy się, żeby tutaj był odstęp pomiędzy nimi odwołujemy się do nav ul L -I a. dajemy display block i dajemy padding załóżmy te 8 pikseli. jak widzicie to jest na środku, mniej więcej tak samo jak to logo no i działa w ten sam sposób jak yy, powinno Ok, i teraz tylko chciałbym tutaj zmienić jeszcze font size na 14 pikseli, bo ono było mniejsze. Ono było znacząco mniejsze. E, co jeszcze tutaj muszę ustawić, w tym, że w ogóle mój kolor moich linków to jest taki szary, można powiedzieć, żeby od razu to jakoś tam się trzymało. Sorry. Ok, lecimy dalej. E, teraz ostrymy sobie to logo. font-family i tam miałem e, bebas i to jest po prostu pobrałem sobie kolejną czcionkę, która miała, która tak się nazywała e, możemy sobie to skopiować i tutaj zmienić tylko ścieżkę na tą drugą i tutaj zmieniamy nazwę na ta nie pamiętam czy jest darmowa, ale ona po prostu, to było po prostu na, to jest po, tylko na potrzeby tego poradnika także mam nadzieję, że nikt się o to nie obrazi. i tutaj to logo m, miało font z, Kurczę, e, 62 piksele i teraz kwestia jest taka, że ono na, ono miało na telefonie mniejszą i to nam się będzie rozjeżdżać, dlatego po prostu to rozsunę żebyście mieli tylko jakiś pogląd, jak to będzie wyglądać e, kolor mam od razu ono było odsunięte roz, roz, od lewej krawędzi o jakieś e, 18 pikseli coś koło tego e, padding left 10 pikseli i zaraz wam powiem dlaczego, po co ten padding left i position relative i też wam zaraz powiem dlaczego ten padding left generalnie, to teraz jest tak, ale normalnie tutaj jest ten pasek i to zrobiłem za pomocą pseudoelementów after, before I to się robi w ten, ten sposób, że odwołujemy się do logo after i teraz nasz pseudoelement, znaczy nasz, before, nasz after zawsze musi mieć content, bo generalnie to jest do tworzenia na przykład załóżmy tekstu, jakiś tekst i tutaj jest jakiś tekst, ponies po after. W sumie możemy dać nawet before. W sumie tu bez różnicy, bo i tak to będziemy robić za pomocą css u Tutaj zostawiamy puste, ale po prostu i tak musicie zadeklarować ten content, bo on musi być. Po prostu to jest wymagane. Będzie miał width 4 pixele. height 80%, margin-top dajmy jakieś 12 pikseli. Position Absolute i dajmy top oczywiście 0, left 0 i background. Ok, i zobaczmy jak to teraz wygląda. I to jest ta linia. Generalnie po prostu tworzycie sobie taki tutaj element i potem go stylujecie. Dlatego, dlatego tu jest, żeby tu mogło być Position Absolute, to dlatego tu jest Relative. Żeby można było to scylować, pozycjonować względem tego elementu. I ten padding left jest po to, żeby tutaj była ta przerwa. Tutaj pomiędzy tą linią a tym, żeby była ta przerwa, to jest właśnie po to. Ok. Idźmy dalej. Zróbmy sobie teraz ten przycisk, czyli tą strzałeczkę. Odwołamy się do tej klasy od razu. Sobie to mogę tutaj zrobić przerwę. Jakbym usił uparł, to bym mógł nawet tutaj komentarze dawać cały czas. Tak samo dajemy, pozycjonujemy to absolutnie Bo ono będzie tylko i wyłącznie tutaj w tym moment, w tym pod tym projekcie, co nie? pozycjon absolut Right, 0 Padding 0 pikseli góra-dół I 16 pikseli prawo-lewo z index tak samo dajemy, nie wiem, 2 Możemy dać 9, bo to w sumie będzie tak samo na tym samym poziomie co nav top 50 pikselin odsuwamy to od tej górnej krawędzi o 50 pikseli i teraz odsuwamy to od tej górnej krawędzi o 50 pikseli dlatego bo myślałem, że moje nav będzie miało właśnie height 50 pikseli, ale z tego co patrzę na moją ścięgawkę to w ogóle nie miało to nie miało to nie miało żadnej nadanoś, nadanej wysokości height dlatego dlatego ok. po prostu niech tak zostanie. E, i teraz font family tam był inny font. I teraz tam był font e, Adwente Pro I każdy potem e, font e, szeregowy I teraz jak ja to zrobiłem ten font? E, po prostu jest sobie, te, wpisujecie w Google y, Darmowe fonty na stronę www Włożycie pierwszy link i tu macie te fonty I teraz to jest ten font, kod umieszczony na stronie, kopiujecie ten kod umieszczacie go, nie wiem, możemy, tu, możemy tutaj i tu jest tak samo ten, to, co ja tutaj napisałem i to już powinno działać, zobaczmy eee, gdzie to jest? Hm. to powinno być to tylko czego to nie działa? Eee, I nav wiecie co, skopiuję to po prostu może źle przepisałem ten kod? Może coś być źle. Ale. W ogóle, z Chromeem też jest sami taki problem i to my zawsze najbardziej burzy, że on zapisuje tu pamięć cache. I generalnie, kiedy na przed coś tutaj zmienicie, ale wiecie, że jest dobrze, to tutaj wam się nie pokaże, bo Chrome zapisał e, pamięć cache i po prostu wam będzie z tego odświeżał. I to jest taki problem tego. E, no, tej tej yy... Jak to się mówi? Yy... Yy, co ja gadam? Yy, problem, yy, pro problem Chroma Okej, okay, dobra Skupmy się Skupmy się, róbmy to tak jak powinno być yy, To na razie działa i teraz Czego to nie działa? Skopiujmy to, może to w ten sposób Nie no, powinno działać Mm, Okej, okay, ale dobra, lecimy dalej. Dajmy tutaj width y, na 200 pikseli i zobaczymy czy zadziała. O, teraz zadziała, widzicie? Czyli zupełnie nic nie zmieniłem, tylko pamięć keś się tak zapisała y, że, y, no, że... Że to mi tego nie zmienia. Tak samo tego width, to już powinno mieć 200 pikseli, a nie ma 200 pikseli z tego względu, y, że to mi się jeszcze nie świeżyło. I nawet nie czytałem jak to się zmienia, wiecie? Dlatego zrobimy to inaczej. Y, to sobie skopiujemy. Otworzymy sobie Mozille. I będziemy tu działać. I tu się jeszcze tu, to uif się nie odświeżyło. Może coś źle wpisałem. Tu jest ten, ten i to mi wszystko psuje. Oj, sorry. Widzicie? Działa. Już w tym momencie jest. Ciekawe czy, się tu, czy tutaj działa. Działa. Spok. I teraz leźmy sobie dalej. Mm. Tutaj mogę nawet sobie to P zmienić, żeby to P wyglądało lepiej, żeby to było obok. Dlatego mogę się odwołać do Images na Action. O, nie tutaj. Zróbmy to na dole. I mogę na przykład margin top minus e, 24 piksele i. Ogólnie, nie zrozumcie się na tym, że ja od razu to piszę, bo po prostu ja to robiłem wcześniej, przygotowałem to sobie i żeby to wszystko jakoś działało, co nie? Jak widzicie jest, tylko tam był font size mniejszy, bo tu był font size 14 pikseli. Jak widzicie, wygląda w tym momencie tak samo jak tutaj. Ok, lecimy dalej. Teraz przejdźmy do naszego header. I teraz kwestia taka. Jak widzicie, generalnie moja strona skupiła się na tym, że to całe zdjęcie robi robotę. Szukałem tego zdjęcia masę długo czasu, ale znalazłem go to takie, które by działało. I teraz normalnie to zdjęcie zajmuje dużo. Miejsc, dużo dużo tego. gigabajtów, co nie? kilobitów. I po prostu, im, większy, im więcej zdjęć na stronie, im większe te zdjęcia, tym strona się wolniej ładuje, dlatego to jest takie błędne i tego się nie powinno stosować. Dlatego znalazłem jakąś stronę, nie pamiętam jaka to była strona, i po prostu z Formatowałem to zdjęcie, żeby to mniej, mniej zajmowało, i żeby jakoś. oczywiście, utraciło trochę na jakości, no ale widzicie, no nie jest tak bardzo zatracony ta tej jakości, co nie? Dalej, zdjęcie wygląda można powiedzieć, że prawie, prawie super. I to zdjęcie, gdzie mam to zdjęcie? Jest to zdjęcie. Przeniosę sobie mojego images i to jest header mini.jpg. Przejdźmy do naszego CSS-a i zaczniemy to oscylować. Oczywiście, mój header. Rozpoczynamy od header. E, mamy mieć width 100%. height to focha. E, background. I to jest ten background. I teraz background mamy. E, odwołujemy się do naszego background. Cofamy się o folder, bo jesteśmy w CSS, a chcemy przejść do images, e, images. Czyli cofamy się dwoma kropkami. Przechodzimy do images i header. W ten sposób. Od razu dajemy dla bezpieczeństwa no-repeat, żeby to się w jakiś sposób się nie powtórzyło i źle nie wyglądało. I co dodajemy, to background, w którymś odcinku tego uczyłem, chyba responsive-image-for-website, dajemy background site cover Jak widzicie, to już jest to zrobione. I działa w ten sam sposób, co, w, co na tamtej stronie. OK. ale co jeszcze chciałbym tutaj mieć, to chciałbym mieć yy, display-flex. Justified content center, align items center, bo tu mam w tym headerze mam dwa te divy. W sumie ten medial będzie wywalony z kontekstu, ale żeby to wszystko było na środku, flex direction column, żeby, bo normalnie jak dajecie tutaj flex, one się jak tutaj te logo z listą daje się obok siebie, a z flex direction column to będzie już pod sobą. Ok, position relative, bo to będzie nam potrzebne na potem. I font family. I tam też był jakiś inny font, dodawałem. Z tego co pamiętam, ale nie pamiętam jaki, dlatego dajmy. Ale o, ten, co, ten, co pobraliśmy wcześniej, i on wygląda w ten sposób. Ok, przejdźmy sobie teraz do naszego text header. I nasz text header będzie miał 500 pikseli. Tak, żeby ten tekst się nie rozjeżdżał, żeby on nie był na środku itp. itd. Um, position absolute Coś źle wpisałem. aby, OK. I będzie miał left 8%. I on generalnie w tym momencie tam jest na środku, potem w Media Query działamy tak, żeby on zawsze był na środku. To już wam potem pokażę jak. Eee, przejdźmy teraz do tego, odświeżmy. Jak widzicie, on jest tutaj, tak jak w tej części. Jestem, jest tutaj, gdzie powinien być. Ok. Przejdźmy sobie teraz do H4, czyli tekst, header. H4. W ogóle wydaje mi się, że powinniście sobie puścić to szybciej, to nagranie. W sensie, dajecie nam szybkość na YouTube trochę szybszą i to chyba lepiej dla Was. Tak mi się wydaje. Font size 22 piksele. Tutaj font-weight potrzebowałem akurat bold, czyli, tylko tam był zupełnie inny tekst eee, No i kolor Bo po prostu moim zdaniem to T33 lepiej wygląda I teraz patrzcie, to jest to, tylko tu mamy to lorem ipsum, co nie? To tak jakby, żeby, żeby nie było, że to, to jest zupełnie co innego, ale to to samo Teraz odwołujemy się do naszego P, bo tam było jeszcze P, że zapraszamy poniżej Ok, teraz font, on był mniejszy trochę, 20 pikseli Dajmy padding top, żeby on był troszeczkę odsunięty. On już jest, ale żeby był. I tutaj też kolor. W ogóle powinienem ustawić w tych ogólnych, żeby kolor był 3 czy 3, 3, 3, co nie? Tak mi się wydaje, że to tak powinno być. Spoko. Jak widzicie, jest tak jak, jest, jest tak jak tutaj. A, tylko tutaj jest inna ćcionka. Od razu tutaj wam powiem, że tutaj jest ta inna czcionka i dlatego, to wygląda, I dlatego to wygląda mniejsze Ale tym się nie sugerujcie, po prostu wy sobie możecie to dostosować Możecie dać na przykład e, mniejszą ćcionkę. Tutaj dajmy 16 pikseli, co nie? I jak widzicie to jest zupełnie mniejsze I, No i tak to będzie, tak to będzie działać e, Przejdźmy sobie teraz do buttons mm. Możemy sobie dać ten komentarz Buttons header I odwołujemy się do mm, Buttons, display-flex, bo one są mają być obok siebie Justified-content-center i padding-top Żeby to było oddalone od tego napisu Dajmy te 18 <grym> pikseli. Teraz zróbmy sobie każdy ten z batonów i odwołamy się do buttons e, button, bo to tutaj mamy ten button, i tutaj mamy to button Tu już sobie te wartości przepiszę w ogóle mogę to skopiować i zaraz Wam wytłumaczę, co ja tu zrobiłem eee, Tylko tu jest ten font, kurczę, co miał być tutaj Ale to do, dobra, to damy po prostu Damy po prostu aleo Okej, okay, jest aleo Tak, jest, jest I teraz O co chodzi? Co tu zrobiłem? No dodałem po prostu background, żeby tak lekko przy... za pomocą rgb i RGBA eee, O co chodzi? rgb to po prostu wpisujecie kolor, a a to daje wam taki tutaj tą część i ta część po prostu odpowiada za e, opacity Za prześwit tego, wiadomo, tego napisu, co nie? jakbym dał tutaj załóżmy 9, to by tego prawie widać nie było, tego dajmy 4 eee, Border to jest to białe obramowanie, kolor to wiadomo kolor czcionki tylko w tym momencie to nie działa, bo tam są linki. Kursor pointer, no bo to, żeby na button najeżdżać, normalnie byłaby strzałka, ale dajecie, że kursor Pointer, to już wam pokazuję. Widzicie, nie ma tej strzałki. Damy kursor Pointer i jest ta strzałka. No taki wizualny efekt. Tu jest czcianka i tu jest Transition, ponieważ mm, nadałem troszeczkę, żeby ten kolor background się zmieniał. I to odwołałem się do Batons potem do Baton i Hover. Jak widzicie, ten kolor się zmienia. I teraz kwestia taka, że yy, chciałbym, one są blisko obok siebie. Dlatego, żeby to nie było obok siebie, odwołujemy się do buttons, odwołujemy się do Baton i odwołujemy się do czegoś takiego, jak to się nazywa. Taka jest funkcja Night, czyli 2. Generalnie to chodzi o to, że odwołaliśmy się do któregoś dziecka tego elementu i do drugiego, czyli do tego. I tutaj chciałbym, żeby mój margin left miał 8 pikseli. I widzicie, są troszeczkę dalej oddalone od siebie. Teraz możemy się odwołać do mojego Tu sobie to wszystko skopiuję I tutaj dajmy Znaczy nie Przy Na hoverze ma być inny Ale Baton i A Tutaj ma być kolor Biały Widzicie? Działa to w ten sam sposób E, OK. Teraz musimy tylko tutaj, się nam zostało zrobić A, te media, te małe, małe ikonki e, To zróbmy je e, Media position, i one właśnie są pozycjonowane absolutnie Z tego względu, że one będą zawsze, zawsze na dole w tym miejscu e, Nie patrzcie na to, że to wystaje Z tego względu, że on po prostu to jest jeszcze bez, e, bez, tej, bez tych ustawień na telefon e, Bottom 200 pikseli Right, możemy dać 1%, żeby tak lekko było oddalone. Font size i to jest. To, że daje im font size, to tak samo te ikonki, strycie, żeby, ich wygr... żeby one po prostu będą większe. To, to taka, fajnie, taka fajna właśnie właściwość yy, korzystania z tego, yy, z tamtej stronki z tymi, z tymi ikonkami. Yy, I tutaj to w sumie tyle. dajmy jeszcze. Odwołajmy się do tych linków i dajmy im kolor yy, czarny. To taki już prawdziwy czarny. I tutaj dajemy margin left T8 pikseli, OK, zobaczmy. I jest, jak, jest tak jak tutaj. Jak widzicie, wygląda identycznie. No, tylko ten napis jest inny, no ale to wiadomo, to po prostu nie robiliśmy tego napisu. Dobra, lecimy dalej. Teraz czas na tą sekcję z. tą sekcję o nas to na co nas cechuje i teraz tworzymy sobie po prostu section i moja ta section będzie miała klasę about us i teraz mm, w środku co potrzebujemy, potrzebujemy dużego tutaj jest napis i tu jest napis i no one są na środku czyli p co nas i drugi napis ja sobie go skopiuję, nie chcę mi się go pisać, ok. Kurczę, rozszerzę, to sobie po prostu te strony będę włączać, wiecie, bo i tak na razie to nie potrzebuję, jak to musi wyglądać. To sobie tego css sobie zmniejszę i lecimy z tym dalej. I teraz robię sobie diva w yy, klasie. <laughs> I w tym będą te trzy boksy z z tym, i, tym o nas, co nie? I skopiuję go sobie i po prostu Wam go wytłumaczę. Patrzcie, Tworzy, tworzę sobie tego boxa. E, nawet mam tą klasę: box Mine About. E, to na razie niepotrzebne, potem Wam wytłumaczę po co to jest. OK, i to jest ta ikonka. Ta ikonka zawsze jest na środku. Tu jest ten pierwszy napis i tu jest ten drugi napis. I jak to wygląda tutaj? Widzicie, tu jest ta ikonka, tu jest ten tak, jakby to P, a tu jest to H2 mniejszy. I ja sobie skopiuję tak samo teraz. To jest na razie nieoscylowane. Skopiuję sobie te dwa boksy, co mam tam napisane, bo to jest zrobione, zrobione zupełnie identycznie. Tylko co jest innego, to jest zmieniona ikonka. I reszta jest naprawdę tak samo. OK. I teraz przejdźmy sobie do naszego stylowania. Na razie wygląda to tak. Leźmy do CSS-a. Zrobimy sobie. Komentarz No i dobra Wiemy się do tej sekcji About us I ona będzie miała pewną wip 100% e Hejt nie będzie miała, nie ustalamy tego Będzie background F, kolor e font Family będzie miało Aleo. W ogóle, dajcie mi chwilę, sprawdzę, czy wszystko się nagrywa, bo to jest w sumie ważne. E, dźwięk leci, i to też leci. 47 minut. Kurde, ale to będzie odcinek długi. Uff, sorry, że tak to trwa. Text align, center, i margin top 24 pixele. E, ok, i teraz. Mm, tutaj w ogóle to usunę, bo Wy jeszcze nie wiecie co to jest. Potem Wam pokażę co to jest. E, I teraz About. Tylko nie wszystkie P, tylko ten, p, który jest potem, czyli, czyli top, o topę. Bo jakbym dał bez tego, to by jeszcze topę było. E, I tutaj jest padding 16 pikseli I font size 28. Pikseli. A teraz jest mine about, czyli czyli o to, i tutaj, jest, tutaj co chcemy mieć to display flex i justified content center jak widzicie to jest już na środku, jest jako kolumny czyli już działa wszystko spoko, A teraz to oscylujmy odwojamy się do tego box mine about i margin 42 piksele, tam było tak napisane Display flex Flex direction Column i with 300 pikseli, line height 1.8M Może dać rem Kurczę, muszę, że, muszę sobie przypomnieć co to znaczyło, tak naprawdę, bo już sobie naprawdę nie pamiętam. <grych> Okej, okay, to wygląda w ten sposób. Eee, I teraz Box mine About i czyli ta ikonka. Size, żeby ona była duża, czyli 36 pikseli, padding, bottom 8 pikseli. Ok, potem się przenosimy do eee, Box mine About, do P, który jest pod i to jest font. Size 16 pikseli. I padding bottom 12 pikseli. E, potem mamy nasze H2, czyli w sumie ostatnia rzecz, jaka nam została. I tu jest e, font e, font size 12 pikseli. OK i jak widzicie działa. I to jest tak jak tutaj, tak? prawie, bo tu jest ten. Tu jeszcze nie ma tego, żeby to responsywne było, żeby to tak się zmieniało, żeby to po prostu lepiej wyglądało, co nie? Ok, przejdźmy sobie teraz kolejna sekcja. Teraz jest ta sekcja. I ta sekcja to jest offer. I przejdźmy sobie do HTML-a, żebyśmy wiedział, co pisać. I teraz moja sekcja będzie miała klasę Offer i id Offer I to jest po to, żeby potem, tak jakby jak tu dam, tu jest to Offer yy, Czekajcie of. tutaj było, załóżmy, tutaj jest, była ta oferta i teraz przeniesie, przeniesie nas do tego Offer Możemy sobie to zapisać, to już powinno działać Widzicie? Przenoszenie aż tutaj, tutaj jeszcze nic nie ma, ale tutaj będzie właśnie ten, ten div i w naszym y, tym będzie div class OfferBox i teraz tutaj mamy p jakiego, jakiego typu usługi oferujemy i teraz co jest bardzo ważne to to y, że tutaj tak jakby stworzyłem sobie dwa divy. Jeden jest ten, u do, jeden jest ten górny, a jeden jest, jeden jest ten u dołu. I ja po prostu je skopiuję i wam wytłumaczę o co w tych chodzi. Ten div, ten div ma klasę, offer type. Robię to dlatego, że nie pamiętam jaki to był skrót, jak się robiło, żeby wszystkie te spacje usunąć. Naprawdę nie pamiętam, ale musicie mi to wybaczyć. I dobra. I teraz tak. Tu mamy ten główny paragraf. W sensie tu mamy to. Potem jest ten div, w którym są te dwa divy. Te dwa divy. I to jest po prostu zwykły div. Te, a musimy usunąć, bo to jest niepotrzebne na razie. I tu jest ten. ten no, to co widzicie. Kurczę, ale się plącze, naprawdę, sorry. Musicie wybaczyć. Skopiuję sobie ten drugi div, który jest u dołu. Zaznaczę sobie tutaj i on jest tutaj. Od razu wszystkie te spacje. W sumie to jest bez różnicy, naprawdę, ale ja lubię jak to jest tak jakby... ten kod jest tak jakby spójny i wszystko widzicie co piszacie, co nie? I w tym momencie to wygląda tak oj sorry, e, tak, ale tu jeszcze nie ma css dlatego przejdźmy do naszego css-a trochę można to rozsunąć mm. czekajcie, 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 czekajcie dobra, mam i teraz zdajemy sobie, że to jest nasza oferta. czy możecie sobie te komentarze jakie chcecie, ja po prostu piszę, żebyście wiedzieli, że to tak działa Yy, że po prostu w tym świecie programistycznym w ogóle te komentarze dużo robią i żeby ludzie wiedzieli co gdzie i jak szukać to jest, ten, to, tak to wygląda yy, margin-top 48 pikseli padding-top 12 pikseli tylko nie pamiętam po co to było, a wiem po co to było, zaraz mam po, zaraz powiem padding-bottom 24 pixele, to żeby tam od było yy, od, od yy, troszkę, troszeczkę niżej e, width oczywiście 100% kolor e, font-family aleo i background on miał inny background sobie ten background skopiuję coś takiego ok, teraz offer-box i tu było tylko w 1012 pikseli. a, bo tutaj po prostu nadawałem wielkości w ogóle to jest źle zrobione e, pod tym względem, że nie powinienem powinien to zrobić inaczej, żeby nie, dawać te, nie nadawać tego WIF. tak samo na początku tutaj tego WIF, yy, text na 500 pikseli, po prostu powinienem zrobić to inaczej, ale wydawało mi się, że to będzie najlepszy sposób może trochę więcej kodu ale przy tego typu stronie to i tak nie zmniejsza poziomu jego ładowania i jej ładowania i te sprawy yy, lecimy dalej offer type i tutaj jest display flex Line height 1.6M, ok. Teraz jest offer box, P i tutaj position relative. Font size 28 px, margin 44 px, 0 pikseli. 44 piksele, z index możemy dać na 3, bo to coś tam wtedy przeszkadzało, z tego co pamiętam. I w tym momencie wygląda to w ten sposób. Ym, I teraz to p miało, ym, miało ten ym, tutaj oto. I to po prostu zrobiłem. Narysowałem sobie w Photoshopie takie kreseczki, zrobiłem sobie te zdjęcia, żeby jakoś to lepiej wyglądało i zrobiłem to za pomocą do -klasy, yy, klasy hover. I to miało nazwę text png, Ja sobie tutaj to zdjęcie wrzucę, bo jak widzicie jest i to wszystko skopiuję. I patrzcie, to jest samo co wcześniej, po prostu odwołujemy się do tego p-after, content, ile ma wysokości, szerokości, jaki to ma być, jakie to ma być background, jak ten background ma się pozycjonować i pozycja tego, tego zdjęcia. i Jak widzicie, działa w ten sposób. Ok, tutaj było jeszcze taki jeden, który mi robił po prostu padding. Ale to e, tylko taka opcja wizualna, to nie muszę tego tłumaczyć. E, Ofer. Oferta, odwołujemy się do P. Padding. E, bottom 24 piksele I tutaj chyba było w sumie tyle. Potem odwołujemy się do H4, tego mniejszego. I tu było. Padding 0 pikseli, 48 pikseli i font size był 14 pikseli. OK. I teraz coś tu jeszcze było? Chyba nie. W tym momencie tutaj nie było nic i to już powinno działać. Jak widzicie. Działa. No to nie patrzcie. To jest cały czas brakuje tej wersji na, jakby na telefon, bo tutaj jak widzicie działa. Okej, okay. mm, co dalej? Dalej tutaj było ten box z zdjęciami, e, czyli tutaj przejdę w dół. <coughs> Okej, okay. i on był tutaj, div e, o klasie. Mages Offer. Ok, i potem był P, którym e, tam było to. Mm, e, tak jakby to przykładowe zdjęcia naszych projektów, coś tam, coś tam. E, Tekst. I tu było. I to był link, ale już nie chce mi się go robić, to też zajmie trochę czasu Tutaj po prostu dałem to w A, co nie? I przenosiło do któregoś tam miejsca I teraz te zdjęcia z tymi boxami div class box img I to były te zdjęcia sobie po prostu to skopiuję i zaraz pokażę o co chodzi I zaraz sobie skonfigurujemy tą bibliotekę Która tworzy te zdjęcia W sensie, że one mogą tak być w, 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 Fajnie pokazane Okej, okay. tutaj mamy zwykły i potem mamy to zdjęcie. I teraz, dlaczego to jest zdjęcie tak zrobione, że to jest w linku? Ponieważ to Data Lightbox to jest taka biblioteka, e, Która... Której, którą pobieracie z internetu po prostu wpisujecie Lightbox, tam jest w ogóle cały ten plugin, jak to zrobić, zainstalować. E, ale jedyne co ja potrzebuję, to już mam to zrobione, dlatego tutaj kopiuję sobie, załączacie ten Lightbox, ten plugin i tutaj go... Tak jakby, ja tutaj go skonfigurowałem, ale to w sumie nic takiego. I teraz, żeby to wszystko działało, po prostu dajecie sobie, przenosicie sobie zdjęcia. Tam to wszystko jest w tym pluginie, co tak jakby, co ten. Tam jest wszystko, do pobrania w tym w paczce i po prostu sobie wejdźcie w nazwę tego, czyli w Lightbox, wpiszcie sobie Lightbox, Lightbox.js i to wam będzie działać. I jeszcze sobie tylko potrzebuje, potrzebujecie css, czyli lightbox-min-css I potrzebujecie, e, czego potrzebujecie? Javascriptu Javascriptu i lightbox-min-jquery, e, OK. I teraz tylko potrzebujecie to załączyć, w sensie javascript już podłączyłem i podłączacie jeszcze css, czyli link rel style Lightbox Fam. I teraz w tym momencie. W ogóle te zdjęcia będą ogromne. E, dlatego, że one nie są jeszcze stylowane. Czekajcie, to Aha, w ogóle tych zdjęć nie zrobiłem. Przeniosę sobie, sobie ten folder. E, gdzie są te zdjęcia? Dobra, czekajcie. E, max i Min. Copy. Paste. Mam. Ok, i tu sobie zmienię tylko na jeden. Tu sobie zmienię na jeden. To jest nazwa tego folderu. E, te mini i max to jest to, że. O, właśnie, to jest w sumie ciekawe, mogę Wam to powiedzieć. Generalnie ja dostałem zdjęcia. Mmm, robię to jakieś tam faceta I robi... E, zdjęcia, one są ogromne. Te zdjęcia mają właśnie dużo megapikseli i dużo miejsca zajmują. Stworzyłem sobie w Photoshopie dwa rozmiary. Pierwsze to pier, Min, to jest do miniaturki, a max to jest do tego, jak to się wyświetla. I w tym momencie, patrzcie, świeżę sobie. I teraz macie tą miniaturkę a teraz wam się pokazuje to większe i to już powinno działać ok, a teraz to oscylujmy w ogóle, żeby to jakoś wyglądało mm. ok, weźmy box img with 100% height 170 pikseli, display flex justified content Around, żeby ono było tak równomiernie, y, roz, y, równomiernie, równomiernie równomiernie rozmieszczone, sorry kurczę, już tyle gadam już mi się język plącze, nie jestem do tego w ogóle przyzwyczajony y, padding bottom 20 pikseli, ok idziemy dalej w 30% y, procent. A to jest teraz robimy to zdjęcie, co nie? Czyli to. W 30%. I overflow. Zaraz wam pokażę, dlaczego, po co to overflow hidden, bo zrobimy sobie animację tego zdjęcia. I teraz, żeby to zdjęcie zajmowało zawsze 100% wysokości i szerokości tego boksa, to odwołujecie się do tego zdjęcia i dajecie mu w. 100% i hate, 100% i zawsze zajmuje 100%, co nie? I teraz skopiuję sobie to, to sobie. To jest animacja. odwołujecie się do tego boxy MG Panel, potem odwołujecie się do zdjęcia i kiedy na to zdjęcie najeżdżacie, po prostu transformujecie je i powiększacie o 1,05 i to może być w ten sposób, bo to jest ta sama wartość. I teraz tutaj dajecie transition, po prostu opóźniamy to. Yy, odwołujecie się do transform i 250 milisekund I teraz po co było to Overflow Hidden? Że teraz, jak na to zdjęcie, w ogóle to już jest tak zrobione, jak powinno, to ono się tak ten. A jeśli nie byłoby tego Overflow Hidden, to ono by tak było. No nie, takie, to jest takie bardziej, to już bez różnicy, jak to woli, ale Overflow Hidden to po prostu ukrywa zawartość. Yy, yy, po prostu, jeśli coś wyjdzie poza obręb tego diva, to Overflow Hidden to ukrywa. Okej, okay, możemy lecieć dalej. I yy, tutaj było coś tu miałem zrobić, ale nie pamiętam co tu miałem zrobić, już Wam, już wam zaraz pokazuję Nie, nie, to nic nie symbol To co jest A, Nieważne, dobra, tutaj tyle, tyle Te projekty Wygląda w ten sposób To wygląda w ten sposób, czyli wygląda identycznie, ok Lecimy dalej, teraz przejdźmy sobie do Sekcji yy, z kontaktem, w ogóle sekcja z kontaktem jest prosta. I tutaj jest po prostu napisanie tych różnych rzeczy. A w ogóle wydaje mi się, że to na dzisiaj będzie miała długo trwa. Ile to już trwa? 58 minut. Dlatego po prostu to przysłyszymy. Ja skopiuję sobie to wszystko i wkleję tutaj. Dobra, to już niech tak będzie. I tu, tu jest zrobione. To jest zrobione tak jak to. I to są po prostu dwa divy E, które mają po 30% w, tego zrobione na display flexie. E, to jest zapisane? Jest zapisane. To w momencie, no to tak. Przejdźmy sobie do naszego CSS-a. Też sobie skopiuję tego CSS-a, bo w sumie tu już Wam wszystko powiedziałem. OK. I w ogóle. Dlaczego nie nazywamy tego wszystkiego footer? Bo. E, w sumie nie wiem, bo generalnie footer to jest tylko to copyright ale tutaj macie taki tutaj macie warstwę kontakt, w sensie sekcji kontakt, dlatego tak to nazwałem. I to jest w ten sposób. I teraz hmm, czekajcie. Project text. Okej, okay, dobra No jak widzicie, to wygląda w ten sposób. No i to chyba w sumie tyle. Teraz możemy zabrać się za tę animacje i możemy zabrać się za mm, wersję na telefon. Eee, I teraz zróbmy sobie tę animację. I animację robiłem, po prostu stworzyłem sobie nowy plik animation. Kurczę, czy do góry, do góry, do góry, do góry. Czy, kurczę, tu macie wam jak to robić, czy po prostu przekopiować? Eee, pliki przekopiuję, a i tak wam pokażę, jak to zrobić. W sensie wytłumaczę. Tutaj importujemy: import, URL, animację CSS, to zamykamy. I patrzcie, animacja. Pierwsza animacja to jest do tego logo hover. Ja eee, sobie tutaj zeskróluję, żeby wiedzieć, gdzie to wsadzić, żeby to się nie mieszało. Eee, I ona, to, to, to ta strzałeczka, że ona tak przy odświeżaniu się porusza. Mm. W ogóle do poradników do animacji, zrobię dzielny poradnik do animacji. O nich jest dużo, ale też, też coś takiego zrobię, ale w tym momencie musicie wiedzieć, że 0%, że tutaj animacja się zaczyna, a tutaj się kończy. I to się po prostu transformuje. E, przekopiuję to sobie do screen i teraz do mojego logo. Wstawię sobie. To jest to logo. E, Albo to jest inna, inna animacja. Sorry. Czekajcie. Okej okay, tutaj. Mm, tutaj muszę wstawić tą. Yy, czyli muszę w ogóle zrobić nowy selektor Odwołać się do tego zdjęcia, czyli do tej strzałeczki Jak widzicie, opóźnia się i omija yy, Tutaj to opacity zrobiłem, to generalnie Chodziło o to, to jest w ogóle inna animacja tej strzałki Ale tak jakoś dziwacznie wyglądała, dlatego jej nie użyłem yy, A tutaj, to po prostu przy ładowaniu strony Pierwsza część, tak jakby pokazuje się Oj, czekajcie Tutaj, co nie? Tak po prostu się pokazuje. Tutaj jest to trochę inaczej, z takim lekkim opóźnieniem. I to właśnie robi ta animacja. I ta anim do tej animacji, w sumie ona jest do logo, ona jest do wszystkiego. Nie muszę wam jej teraz pokazywać, ale no ona po prostu opóźnia o ileś tam milisekund pokazanie się tej strony. Widzicie? Tu tak jak, to, to jest takie lekkie. Widać po tym napisie. O, po tym napisie strasznie widać, patrzę. Widzicie? On tak jakby się opóźnia. Tak samo jest zrobione logo yy, i te sprawy. Yy, co jeszcze? Mm, a czekajcie. To w ogóle jest zupełnie co innego? Nie, nie, wszystko jest spoko Okej, okay, dobra, e, animacja do tego konstal, Do tego logo e, To była w inny sposób robiona e, I Animation logo hover I to jest właśnie to hmm, Czekajcie, czekajcie, to jest do strzałki A to jest do logo hover, już, mi, już wszystko pamiętam Bo trochę dawno to robiłem Widzicie? Otwierza się w tym momencie. Oj, czekajcie, tutaj, bo to jest to ten. Yy, generalnie, kurczę, naprawdę nie chcę mi się tego teraz tłumaczyć, ale zrobię drugi odcinek o animacjach yy, i tyle. Skończę ten temat o animacjach. Zrobię to po prostu w innym odcinku. I teraz najważniejsza sprawa, czyli wersja na telefon. To w sumie też w sumie na, to, na to czekam, żeby wam to pokazać. I jak się robi animacja na telefon? W sensie nie animacje, tylko wersja na telefon? Po prostu używa się czegoś takiego, co nazywa się media. Query. i ten odcinek strasznie długo trwa i dużo będzie tego tłumaczenia, dlatego to potrwa kolejne 30 minut, dlatego słuchajcie, pierwsza podstawowa sprawa są wysokości, szerokości tych przeglądarek, czyli na załóżmy telefonów, ja zawsze biorę te wysokości z bootstrapa, bootstrap ma fajne, bootstrap media, media queries, Overview i tutaj macie te wartości jakich używa Bootstrap Potem mniej jest chyba 300 ileś do telefonów, te najmniejsze I e, Tylko ja to brałem z max Z min jak robicie na telefon, ja zrobiłem Z min i w tym momencie po prostu sobie to kopiujecie Czekajcie, czy to było e, OK, o te wartości i tutaj dajecie kod jaki powinien być, co nie? Ja to wszystko usunę i kleję sobie swoje. Tutaj do tego tutaj do tego poradnika używałem innych wartości, bo po prostu one były mi takie potrzebne. Przykopuję sobie to wszystko. Jak widzicie, zaczynam od największej wysokości, Rozdzielczości, potem w dół, w dół i po prostu dostosowujecie. I teraz, pewien... I teraz magia jest taka, że włączacie sobie, odpalacie sobie tą stronę. No to już jest zrobiona wersja na telefon, co nie? No bo to przekopiowałem to wszystko co tam było. To jest w sumie ta, ta główna. I bierzecie spadaj i co robicie? to używacie sobie w, w Chrome, macie taką opcję, jak tutaj responsive, co nie? Widzicie? I to jest tutaj sprawdzacie sobie rozdzielczości różnych telefonów. Ja zawsze brałem responsive, zawsze robiłem do 1200 pikseli szerokości. Widzicie, to jest moja normalna strona. I leciałem sobie w dół. I kiedy strona jest, jest z stroną, coś jest źle, kiedy już wiadomo, że się nie dostosowuje, wtedy jak w ogóle to media Query tutaj z tego usunę, że mógł wam to pokazać, usunę tutaj i możemy to nawet wyłączyć, to responsive, czekajcie, gdzie to się włącza, tutaj i kiedy strona już wiadomo, że coś ze stroną jest źle, jak lecicie, lecicie, lecicie i pojawia wam się ten pasek. I tutaj wiadomo, że już coś wystaje poza ekran, tutaj jak widzicie jest to zdjęcie I przy tej rozdzielczości, już powinien się to zmieniać już coś, już coś jest nie tak i ta wiadomo, wiadomo, że to się nie dostosowuje Potem lecicie w dół No i tak cały czas zrobicie wersję na telefon Kurczę, skończyliśmy Nie wiem, czy ten odcinek był dobry, mam nadzieję, że tak Mam nadzieję, że po coś wam się przydało, mam nadzieję, że pokazałem jakiś proces jak ja, jak ja robię strony Pewnie robię coś źle, nie mówię, że jestem w ogóle jakiś osą w tym wszystkim no, ale w tym odcinku to tyle. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Jeśli takich serii, takich odcinków chcielibyście więcej, to lajkujcie, komentujcie. Na pewno postaram się coś takiego zrobić. Wymyślę coś innego, jakąś inną stronę. Może dodam więcej JavaScriptu. A, jeszcze tylko jedna rzecz. Tam było coś takiego, że ta strona była z opóźnieniem. Ta strona była z opóźnieniem za pomocą czegoś takiego, co się nazywa AOS JS. I to jest taka kolejna biblioteka. Po prostu pobieracie, pobieracie ją z AOS.js dajecie, i dajecie na samym dole taki skrypt Pierwszy skrypt to podłącza to bibliotekę yy, Tutaj sobie przekopiuję. Tutaj dam sobie to AOS yy, I pierwsza podstawowa sprawa Dajecie na samej górze ten pyk dołączacie, a potem go inicjujecie Czyli piszecie taki skrypt I nie chcę mi się tego tłumaczyć jak to tam się robiło yy, Ale po prostu wpiszcie AOS.js pierwszy, pierwszy link i to jest właśnie ta aplikacja. I potem po prostu przy Diwie dodajecie sobie to, 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 co ja usuwałem. I to jest to. Widzicie i to się tak pojawia. Ja w sumie zawsze używam ch chyba tego, tego pierwszego. No, że tak od dołu się pokazuje. E, Pamiętajcie, że jak dajecie to od boku, to wam się rozjeżdża cała strona i wtedy warto by dodać w body. E, żeby wam się to nie rozjeżdżało wszystko, tutaj warto byłoby dodać e, body. Overflow hidden. Jeśli używacie takich, co, takich animacji, co lecą z boku, czyli mniej więcej o tych, bo wtedy tutaj Wam się pojawia pasek u dołu i to się wszystko rozjeżdża Dobra. W tym odcinku tyle. Wielkie dzięki. Trzymajcie się. Hejka na razie.